Dzisiaj wchodzę w wędkarstwo. Pisaliście w komentarzach, że chcecie odcinek związany z tym tematem, więc działam. I przy okazji zrobię prezent Abiemu. Wędki, spławiki to są nazwy, które znam, reszty nie znam. Pokazywał mi, tłumaczył, nie mam pojęcia. Ale znalazłem coś takiego jak łódka czy motorówka do zanęty, tak? Czyli że na jakichś różnych wodach, gdzie się łowi, albo trzeba rzucać tą zanętę, albo wypłynąć łódkę, żeby tą zanętę w odpowiednim miejscu zostawić. Abi nie ma łódki. Nie ma ani małej łódki, ani dużej łódki, ani nic takiego, więc pomyślałem sobie, że zbuduję mu taką łódkę na bazie łódeczki RC z taśmą, gdzie zdalnie będzie mógł sobie sterować i w odpowiednim miejscu zrzucić tą zanętę. Zobaczcie, jak to wyszło, oceniajcie, ale pamiętajcie, żeby troszeczkę ocenić to tak delikatnie, ponieważ tak jak mówię, nie jestem wędkarzem i piszcie w komentarzach, co byście mogli ulepszyć w tym pomyśle, który zaraz wam pokażę. Jednak zanim udało mi się znaleźć pomysł na to, co mogę zbudować dla Abiego, musiałem się mocno dokształcić w temacie wędkarstwa. Chyba nigdy w życiu nie przeglądałem tylu stron i for związanych z jednym tematem. Dodatkowo musiałem się zastanowić, co najbardziej przyda się Abiemu oraz innym wędkarzom, no i oczywiście najważniejsze, wymyśleć, jak to zbudować. Temat, jak już wiecie, padł na zdalnie sterowaną łódkę zanętową, którą zbudowałem z zabawkowej motorówki RC. Natomiast zamiast misek, czy też koryta z otwieranym dnem, bo taki najczęściej widziałem projekty, wykonam taśmociąg, który będzie zrzucał zanętę na dno. Mechanizm do niego zrobiłem z silniczka od zdalnie sterowanej terenówki. Zabierzmy się jednak za kadłuby. W tym celu skleiłem płyty styroduru i wyciąłem z niego dwa podobne elementy. Trochę rzeźbienia było, ale w sumie to nawet fajna zabawa, taka odprężająca. Wszystko oczywiście wyszlifowałem, aby nie było żadnych zadziorów, które i tak zawsze powstają przy tego typu cięciu. Teraz muszę zrobić podajnik, który będzie wyrzucał rybią karmę do wody. Rybią? Rybą. Rybią karmę do wody. Tu postanowiłem wykorzystać napęd zabawkowego samochodu, natomiast ze sklejki stworzyłem całą konstrukcję, na której za pomocą dwóch rolek będzie przyciągana taśma. W sumie nigdy nie spotkałem się z takim rozwiązaniem, no mam nadzieję, że to będzie działać, no ale najpierw malowanie. Elementy pokryłem farbą o kolorze ciemnej zieleni. Mam nadzieję, że ten kolor tutaj się sprawdzi. Jeżeli nie, to Abi sobie po prostu tą łódkę przemaluje. Natomiast taśmę stworzyłem z maty, po prostu sklejając jej końce. Gotowy podzespół połączyłem z pływakami, natomiast z tyłu dołączyłem element, do którego będzie mocowany napęd, czyli zabawkowa motorówka. Dobra, to już chyba wszystkie zabawki, jakie miałem wykorzystać. Dopływam powoli do brzegu. Napęd taśmociągu wkleiłem w nawierconą śrubę, po czym z rurki zrobiłem pojemnik, na jego baterię i sterownik. Ostatnią czynnością było po prostu przymocowanie łódki i całość jest gotowa. Dobra. Czas na pierwsze testy. Całe szczęście, że mamy tutaj taki mały staw. Mam nadzieję, że to będzie działać. No inaczej, no musi działać, no zobaczymy. Ale powiem, że szczerze trochę się jaram. Trochę się jaram, bo mimo, że to jest, wiadomo, praktyczny pomysł, łódka zanętowa, to dalej jest taka forma troszeczkę zabawy. Zdalnie sterowana łódka. Szybkie wytłumaczenie, chociaż pewnie wiecie. Dwa piloty, dwa sterowniki. Jeden jest do łódki. Drugi jest po prostu, żeby uruchomić taśmę. Dobra, nie mamy szampana, więc nie wiem. Odpukam w niemalowany, znaczy w malowany styrodur czy coś. Dobra, tutaj będzie. Będzie dobrze. Czekaj, kładę. Mam trochę szyszków. Dobra, tak żeby zobaczyć, czy to działa. Odpalamy. Puh. Jak w filmach. Puh. Dobra. Pierwszy strzał. Ja, dobra, działa. Jest! Skręca? Skręca! Można szybciej, wolniej. Bajer. Nie no, to jest fajna zabawka, nie wiem czy ją oddam. I brum, brum, brum! Ty, ale powera ma jak na taką małą motoróweczkę. Made in China. Zrzut! Działa. Tylko że trzeba ustawić na taśmie, a tę szyszkę ustawiłem z boku, ale działa, sami widzieliście. I takie wędkarstwo to ja rozumiem, a nie tylko bum, wędka i czekasz. I jeszcze jedno, najważniejsze. Pamiętajcie, że bateria ma swoją żywotność. Żeby co jakiś czas sprawdzić, ile baterii zostało. Słuchajcie, moja łódka zanętowa, czy tam motorówka, zwał jak zwał, jest gotowa. Pływa, skręca. Taśma działa, więc te zanęty kulkowe, czy jakieś, tak jak mówiłem, ja się totalnie na tym nie znam, na pewno będą wpadać. Ja wiem, że tutaj nad naszym stawem, jak gdyby to nie będziemy tutaj łowić i to nie ma sensu na tak małych akwenach. Tak czy inaczej, zaraz będziemy to testować z Abim. Zobaczcie.
Mam nadzieję, że ci się podoba, bo wiesz, że ja z wędkarstwem mam naprawdę niewiele wspólnego, ale wiesz, ile czasu mi zajęło znalezienie pomysłu, który mogę zrobić, a nie kupić? No powiem ci lepiej. Tyle lat żyję, jeszcze takiej łódki zanętowej nie widziałem. No ale co, no najważniejsze, że to działa, kurczę. Wyczytałem po prostu, że jeżeli takie właśnie zanęty gdzieś chcesz dać na środek wody, akwenu, jeziora czy czegoś, no to przecież nie rzuca się ich, tylko trzeba jakoś wypłynąć, no, tak? Można rzucić, ale nie dorzucisz wszędzie. No to właśnie, a wiem, że nie masz takiej prawdziwej łódki, nie wiem, takiej, co ma wiosła czy jakiś. No jedyne, co mnie wstrzymywało przed tym, aby sobie łódkę kupić, to ich ceny. No a tutaj masz za free. Mówisz, że nie wędkujesz. No ale teraz to będziesz musiał ze mną jechać nad wodę. Żeby posterować łódką jak najbardziej. Nie, ale będziesz musiał wytłumaczyć, o co chodzi, dlaczego zanęta tu, a nie tam. Ja wszystkiego cię nauczę. Będziesz moim synem w wędkarstwie. A jeszcze, no wiem, że wygląd nie jest jakoś niesamowity, ale bardziej mi chodziło o to, żeby było praktyczne, nie? No, nieważne jak to wygląda, ważne, że działa. Zawsze możesz ją jeszcze pomalować w kolory kamo jakieś wojskowe, żeby się ukrywać, nie wiem. No, wystarczy, że jest zielony. Jestem ci naprawdę mega wdzięczny. Ale już te zanęty kulkowe to sam sobie rób, bo już nawet nie chciał mi się o tym czytać, zanęty. Jak to się robi. Nie? Zanęty kulkowe. To jest tak skomplikowane, jest tyle informacji. Wszystkiego cię nauczę, spokojnie, sztabuś. Daj spokój, nie? I musiałem poświęcić swój samochodzik. Esmos! Ultra speed!